Świat usłyszał o Gypsy Rose po tym, jak ta w wieku 24 lat stanęła przed sądem za zlecenie zabójstwa swojej matki, Didi Blanchard. Kobieta cierpiała na zespół Munchausena, który polega na wmawianiu czy wywoływaniu w drugiej osobie objawów poważnej choroby, by móc się nią opiekować i mieć nad nią całkowitą kontrolę. Didi mówiła więc swojemu dziecku, że jest nieuleczalnie chore. Gypsy była główna na łysą, bo zdaniem Didi chorowała na białaczkę. Jeździła na wózku inwalidzkim, miała mieć dystrofię mięśniową oraz uszkodzenia ciała po wypadku motocyklowym, została całkowicie pozbawiona zębów oraz była karmiona tylko przez rurkę. Przyjmowała tony leków i była manipulowana przez matkę. Dorastająca gypsy wiedziała, że w rzeczywistości czuje się dobrze, może jeść jak każdy i potrafi chodzić. Bała się jednak wyłamywać przed znęcającą się nad nią psychicznie i fizycznie matką. Poprosiła więc swojego ówczesnego chłopaka, Nikolasa Godejochna, o pomoc. Para uknuła plan zabójstwa Didi, który zrealizował Nikolas. Dziś mężczyzna odsiaduje do żywocie, a Gypsy cieszy się wolnością po spędzeniu ośmiu lat w zakładzie karnym za zlecenie zabójstwa. Gypsy ma 32 lata i dopiero teraz może zaznać normalnego życia. W jednym z wywiadów wyznała, że w więzieniu miała znacznie większą swobodę niż u boku swojej zaburzonej matki. Gypsy kilka miesięcy temu opuściła więzienne mury. Spod zakładu odebrał ją mąż Ryan Scott Anderson i kamera, bo powstało reality show opowiadające o życiu kobiety na wolności po latach jej cierpienia i więzienia. Z tego samego też programu dowiedzieliśmy się, że związek Gypsy i Ryana przechodził kryzys, para zdecydowała się na separację, a później kobieta wniosła o rozwód. W tym czasie 32-latka zbliżyła się do swojego byłego partnera, Kena Urkera. Gypsy Rose Blanchard za pośrednictwem Instagrama i YouTube poinformowała, że spodziewa się pierwszego dziecka. Ojcem jest nie jej mąż, a Ken, z którym kobieta związała się ponownie. Maluch ma przyjść na świat w styczniu przyszłego roku. TMZ donosi, że Gypsy kilka tygodni wcześniej poinformowała o radosnej nowinie Reana, który miał się po tym załamać. Wciąż liczył, że uda mu się naprawić relację z ukochaną. Gypsy Rose Blackhart po wielu latach cierpienia i manipulacji matki wreszcie zaczyna budować swoje własne życie. Mamy nadzieję, że teraz może doświadczyć prawdziwego szczęścia i spełnić się jako matka.